Czasami jest tak, że rozmiarówka, którą proponuje nam Burda, jest rozmiarówką, w którą albo się nie zmieścimy, albo jeżeli jesteśmy bardzo drobnymi kobietami, to jest po prostu na nas za duża. Ale jest na to sposób, możemy sobie wykrój, a raczej wszystkie elementy wykroju, powiększyć lub pomniejszyć, przy czym od razu uprzedzam, będzie potrzebne trochę cierpliwości i precyzji, ale daje się to zrobić. Od razu zwrócę Waszą uwagę na jedną rzecz. Najczęściej powiększanie i pomniejszanie wykrojów to jest powiększanie lub pomniejszanie o jeden rozmiar w górę lub jeden rozmiar w dół. Nie sugeruję większych zmian, czyli o tak jakby 2, 4, 6 rozmiarów. Dlaczego? Dlatego, że wtedy możemy stracić proporcje. To ten przeskok, tak jakby o jeden, powoduje, że na pewno wszystkie elementy wykroju będą nadal do siebie pasowały i to, co otrzymamy, będzie nadal trzymało kształt. Oczywiście, gdyby się okazało, że ktoś chce zmniejszyć lub zwiększyć troszeczkę więcej, to zawsze można spróbować, ale najlepsze efekty otrzymuje się właśnie wtedy, kiedy zwiększamy lub zmniejszamy, tak jakby przechodząc o ten stopień w dół lub o stopień w górę. Będziemy ćwiczyć nasze zmniejszanie lub zwiększanie wykroju na naszej lipcowej burdzie, czyli jesteśmy, ja tu sobie wyjmę, czyli jesteśmy przy tej naszej burdzie, z której szyłyśmy top. I żeby było od razu na takim dosyć dużym stopniu trudności, to poćwiczymy sobie to zwiększanie i zmniejszanie na elemencie shortów, a tak konkretnie na tyle shortów. Zobaczcie, co tutaj mamy, co będzie dla nas wyjątkowym wyzwaniem, z którym trzeba się będzie zmierzyć, ale dzięki temu poćwiczymy od razu te trudniejsze elementy. Przede wszystkim będzie zaszewka, którą trzeba będzie odpowiednio w tej zwiększonej lub zmniejszonej wersji umieścić, ale co jeszcze fajniejsze, mamy łuk. I okaże się, że mimo tego, że mamy tutaj takie fantazyjne elementy, to nadal jesteśmy w stanie zwiększyć lub zmniejszyć wykrój, wkładając w to troszeczkę pracy, ale otrzymując zadowalający efekt. Zwracam Wam od razu uwagę na jedną rzecz. Kiedy chcemy zwiększyć lub zmniejszyć wykrój, to oczywiście to nasze zwiększanie i zmniejszanie stosujemy do wszystkich elementów, które są pokazane na tym technicznym rysuneczku w ramce, czyli na tym naszym świętym rysunku, do którego zawsze się odnosimy. Ale to nie koniec, bo dobrze pamiętamy z szycia topu, że bardzo często to nie są wszystkie elementy, jakie musimy mieć, żeby uszyć dany ciuszek. Więc od razu zaglądamy sobie tutaj i widzimy, że oprócz elementów, które mamy, czyli jedynki, dwójki, trójki, czwórki, potrzebne nam są też elementy dodatkowe, czyli na przykład prawa część paska i lewa część paska określonej długości, ewentualnie szlufki. Za sekundę również powiem na temat zwiększania i zmniejszania tych elementów, które nie są pokazane na rysunkach technicznych, nie ma ich na arkuszu wykrojów, a mimo tego i je musimy dostosować do nowej wielkości. Zanim zaczniemy zwiększać lub zmniejszać, czeka nas praca z arkuszem wykrojów, bo musimy sobie przygotować bazę, na której będziemy dokonywać naszych poprawek.